widzę. Jak bokiem idzie. A to szatan. Siemanko. Co tam, Mateusz? Siemanko. Siemanko. Jak tam praca wygląda? Praca bardzo dobrze, tylko mokre warunki strasznie są. No. Ale niestety, no musimy poładować tego. Ostatnia ciężarówka i tam jeszcze dwie przyczepy trzeba załadować. Przyczepy prawdopodobnie na nie wejdzie, ale to się jeszcze okaże. No. Reszta dla ciebie będzie. Tak. Dla szczurków. Dla kogo? Dla szczurów. Dobra. Dawaj, jedziemy. I Maniek, jak robota? Powoli do przodu, idzie. 10. auto ładujemy. Zaraz skończymy. Aby tylko nie spaść. Jak tam przyznasz, jedna z najgorszych firm, nie? Jedna z najgorszych firm. Dlaczego? No i słabsze, pod takie zielone. Co to jest? Co to za ciągnik? On ciągnie i tak ma być. Jakie twoje zdanie o John Deere? Moim zdaniem John Deere? John Deere to jest petarda. Bardzo dobry ciągnik, bardzo dobrze wykonany. Co tu jeszcze dodać? Wygoda. Bardzo jest wygodny, tak. Funkcjonalny, bardzo. Dopiero półtora roku go macie, nie? Tak, mamy go półtora roku. Jak widać, troszkę się pobrudził przy tych balotach. Fajnie, ładnie wygląda. Co się stało? Ciężarówka się utopiła. Idziemy ją wyciągnąć. Trzeba jechać na pomoc. O, stoi. O, jest już kierowca. Chyba w tym samym miejscu, co? No, podejrzewam, że znowu. Znowu pewnie zacząłby skrzynią redukować i oś mu zblokowało. Tak jak wczoraj to stało się. Jo. Złamało go czy nie? Nie, on wyhamował i wyczyć nie mógł. Całe szczęście, tak się stało. Dobrze. Nic poważnego się nie stało. Tutaj. Siad. Zjechał z płyt. Nie lubię tego po krzakach jeździć. No, później lusterka porozbijana, lusterka nie jest tanie. Wiem, że się nie będę śmiał, nie? Całe szczęście, że tutaj, a nie tam. Że z górki, na dół to nie chcieliśmy, no co teraz, tak? A niebezpiecznie jest tutaj z tej drogi zjeżdżać, nie? Błoto teraz. Na pierwszy raz tak późno w ogóle coś z pola wywozimy. Z tego pola akurat. Że po tej drodze tak się jeździ. Aczkolwiek jak kopiemy ziemniaki i też różne warunki są, a jak jest mokro, to szału nie ma na tej drodze. Niby płyty są, ale... Te płyty już by trzeba było poprawić, one mają swoje lata. Nierówności są. Tak. A pole najdalej oddalone od gospodarstwa to ile? 15 km mamy od gospodarstwa na pole. No to tyle co ja tutaj miałem do was. 30 minut się jedzie ciemnikiem. Zależy też z jaką maszyną, prawda? Bo siewnikiem do złoża wiadomo, że tak nie pogoni. Zwłaszcza, że ja tutaj bliźniaki jeszcze zakładam tego ciemnika. Puścisz go? Całość ma 4 metry wtedy i na drodze tak nie pogoni. I zbytowe są? Odbierają od was? Tak, to jest firma jako tylko przewozowa, zbytowa, a to jedzie jeszcze dalej. Aha. Trzeba jechać za nim, bo ciekawe, co nie, tam już. Tam przejedzie? Ja już wracam do naszego kolegi. Co tam, Adrian? Co tam chcesz powiedzieć do widzów moich? Że bardzo ich pozdrawiam. Oglądasz wszystkie filmy, teraz ty będziesz występował w filmach? Wiadomo, że wszystkie. Trzeba oglądać, lajkować, subskrybować. Ty Maniek, ja pojadę John Deere'em, a ty bzykiem, okej? Okay? Wiesz, jak się nie boisz.
Ten agent. Co, najlepsza robota, co? Zwijanie z pasu. Ja jadę. Baw się dobrze. Ja też mogę jechać. Może ja poukładam, co? Ty, może ja poukładam, co? Ty to porozpierdalasz. Co? Porozpierdalasz wszystko. Yeah. Ja to tobie tego nie powierzę. Uprawnienia masz? O Mati, ty masz uprawnienia? A co chcesz? Podwabiesz, tak? Fachowiec!